co chodzi z tym nowym sposobem kupowania samochodów? O co chodzi w nowym sposobie kupowania samochodów? No więc tak, jest to bardzo wrażliwy temat, który poruszany jest przez praktycznie w tej chwili już 90% naszego społeczeństwa, ponieważ każdy porusza się samochodem. Natomiast niestety większość ludzi nie stać na to, żeby kupić nowe auto, więc sięga do naszych portali motoryzacyjnych typu Allegro, typu Automoto czy OLX, Gratka i wiele innych. I szuka tam samochodu tak naprawdę swoich marzeń za ciężko uciłane przez siebie pieniądze. W związku z tym, że w skali roku odbywa się około 800 tysięcy tego typu transakcji, jest to łakomy kąsek dla, myślę, że każdego biznesu. No i teraz, natomiast co? No, na każdym kroku jest komis samochodowy, tak? Dlatego zmierzałem, że rynek komisów no to jest bardzo duży rynek, którego się klienci chyba boją. Boją się, ja myślę, że można by było powiedzieć, że jest ponad 10 tysięcy firemek, które znajdują się albo na ogrodzonych placach, albo pod domami handlarzy, którzy po prostu sprzedają samochody przywożone z zagranicy. Natomiast chcę się czymś wyróżnić. Po pierwsze, chcę sprzedawać samochody, których się nie będę wstydził. To był jakby taki główny mój cel biznesowy, więc nowy sposób kupowania samochodów to w trzech krótkich słowach. Samochód, który wyjeżdża z autoklasy, musi być samochodem bezwypadkowym. Po drugie, musi być samochodem, który został zweryfikowany przez nas. I po trzecie, musi to być samochód, który ma autentyczny przebieg i historię serwisową. I to jest nowy sposób kupowania samochodów. Można śmiało powiedzieć, że wziąłem udział w ponad, myślę, że 6-7 tysiącach transakcji sprzedażowo-zakupowych pojazdów samochodowych. No i jakbyś miał dać, bo pewnie oglądają nas osoby, które właśnie teraz szukają samochodu, jakbyś mógł dać trzy takie proste wskazówki, na co zwrócić uwagę, wiesz, co sprawdzić w tym aucie, żeby zwiększyć swoją skuteczność, żeby trafić na dobry samochód. No i właśnie do tego celu stworzyliśmy taki poradnik, w którym próbujemy pokazać i pomóc naszemu społeczeństwu w ustrzeżeniu się przed kupnem kota w worku. I odpowiadając na Twoje pytanie, co należy zrobić, uważam, że należy po pierwsze nauczyć się tego, jak czytać ogłoszenie. Po drugie, należy nauczyć się tego, w jaki sposób rozmawiać ze sprzedawcą samochodu, potocznie mówiąc handlarzem. No i po trzecie, to co najważniejsze, jeżeli już skłoni cię do tego, żebyś do tego komisu czy salonu przyjechał, to musisz wiedzieć, co na miejscu powinieneś zrobić, żeby nie kupić kota w worku. I rozumiem, że te trzy rzeczy, te trzy kolejne etapy, rozmowa telefoniczna, weryfikacja ogłoszenia, rozmowa telefoniczna i jak zachować się na placu, tak. To wszystko znajduje się w naszym poradniku. Okay. Dokładnie tak.